There might be a bit of paper left under the pool of coffee. Try to remember what I wrote, and you just laugh. We better have a talk, think it might last until it's dark. When the candle lights are out, I really think it's goodbye. Dzień dobry. Witam Was pierwszego dnia w Polsce. Koło brzegu jak zwykle pięknie. Głos mi pada. Coś mi się wydaje, że klimatyzacja wczoraj dała mi trochę popalić. No to jest magia. Zobaczcie, ten widok mi po prostu zawsze sprawia, że jest niesamowicie. Piękne niebo, błękitne. Piękne ogrody, kwiaty. Tam daleko macie krówki. Wiatraki. Cisza, spokój, brak karetek za oknem, brak samochodów, brak wszelkich taksówek i innych motorów. Jest po prostu obłędnie. Ja teraz maluję się, bo o 8, czyli za pół godziny mam dentystę. Trzymajcie kciuki, żebym dzisiaj była w stanie w ogóle jakoś żyć, bo może być dość boleśnie, ale dam radę. O, gdzie są moje kosmetyki? Tam. Chodźcie tu. Dobra, odezwę się do Was później z drogi. Miłego dnia Wam życzę. Enter your room, you lock the door. I'm lying helpless on the floor. It's how we spend our days. Dobra, jestem już w domu. Przeżyłam. Ale jest bardzo źle. Bardzo źle, bo bardzo mnie boli. Teraz Mila! Dzień dobry! No chodź tu! No chodź! Co za szybki pies! Co to za szybki pies! O, już się kładzie. Głaskać? Mhm. Kto znajdzie Leona? Jest taka wskazówka. Leon zawsze czai się z oddali. Gdzie jest Leon? No Leon, chodź! Chodź z nami się pobaw. Nie, Leon woli tam na dystans się trzymać. A ja mam w końcu nowy telefon. I mogę dzwonić, bo mój jest zepsuty. Więc się mega cieszę. I tylko Wam zdradzę tak... Zdradzę Wam, o. Co to za telefon? Wcześniej mi się sprawdzał, więc stwierdziłam, że zaufam ponownie. I na Huawei'a padło. Boli mi cała głowa i całe ucho, a jeszcze mam znieczulenie, więc zejdzie mi za niedługo. I dopiero wtedy będzie katastrofa, więc nie wiem, czy się do Was jeszcze odezwę, bo jest bardzo źle, tak? Nie będę Wam mówiła tutaj, cierpiała, płakała, mówiąc do Was. Nawet nie chcę Wam pokazać mojej twarzy, bo jestem tutaj opuchnięta i wszystko mnie boli i... Jest bardzo, bardzo kiepsko i oglądam sobie Kuchenne Rewolucje, jakiś sezon stary. Także powrót do polskiej telewizji. No i Mila tutaj ze mną grzecznie siedzi, wspiera mnie w tych ciężkich chwilach. Ojej, zaczęło padać. A przez chwilę szłam pieszo do mojego domu. I patrzcie, akurat wróciłam i zaczęło lać. O, a tak moja mama narzekała. Od miesiąca nie ma deszczu, żółta trawa. Przyjechała Munia z Londynu i od razu deszcz przywiozła. Co Mila? Pada deszcz. Widziałaś? Deszczyk pada. Telefon wygląda właśnie tak. Jest naprawdę duży, porównując do tego mojego zastępczego iPhone'a 5. Naprawdę różnica jest kolosalna. Ale tu nie chodzi o wielkość telefonu, tylko żeby był dobry. No i to, co mnie powaliło, czyli ten bardzo ładny kolor. Co robię ja, kiedy się nudzę? Oglądam mecze. Nawet te, które były wczoraj i jest powtórka. I to, co sobie kupiłam, bo nie mogę nic zgryźć, to znalazłam w Kauflandzie coś, co nazywa się... jak
tak się nazywa, zupa krem z soczewicy z chili. Ciekawostka, naprawdę. Były różne inne. Brokułowy nie wchodzi w grę, bo nienawidzę brokułów. Był jeszcze pomidorowy, ale mówię, dobra, nie wezmę pomidorów, zawsze bym wzięła pomidory, ale dzisiaj wezmę krem z soczewicy, więc teraz to odgrzeję i zjem, więc... A ty też jesteś głodna? A ja tu coś mam dla ciebie. Zostawiła ci coś pani. Jemy? Dobra, pokażę się wam, chociaż naprawdę wygląda mizernie. Serio, nie wyspałam się, spałam dzisiaj bardzo krótko w nocy. Musiałam wstać o godzinie 6:30. No ale niech będzie, no. O! Ale miałam... Zobaczcie, przyjechałam z... Angel! No i w ogóle to jest taka pogoda kiepska, no. A tak było pięknie, przez cały miesiąc przyjechałam i się zepsuła pogoda. Czemu tak zawsze jest? No nie jest ciekawie, pokażę wam może, co się dzieje za oknem. Zobaczcie. To jest po prostu jakaś... Kurczę, o. Chmury tam. Tu wieje wszystko. No co się stało? To jest mój piękny statyw. O, na tym właśnie sobie staliście przed chwilką. Obiecałam vlogi z Polski, więc są vlogi z Polski, bardzo takie, widzicie, profesjonalne, ale to nie szkodzi, staram się jak mogę, z tym co mam. Mila, ty co? Zjadłaś już? A ty tu jesteś? Zjadłaś? Dobre było? O, teraz ja zjem. Jakiś rondelek. Jakiś rondelek weźmiemy. O, zobaczcie, jakie kolory polskie. Biało-czerwoni. No, teraz będziemy będę już kibicować na... Ups. Nic się nie stało. Teraz będę kibicować już na innych meczach z Polski. Teraz będę kibicować na innych meczach Polski w Polsce. Co jest mega super sprawą. Robię zupkę i tyle chciałam powiedzieć. I wiecie co, zawsze to jest moje życie. Zawsze jak coś zużyję, na przykład to. I się tak zastanawiam, wyrzucić to czy zostawić? To się przyda mi do życia czy nie? I pewnie się nie przyda, ale znając życie, to ja to umyję i to zostawię. Ja cierpię na zbieractwo pospolite. Albo zbieractwo zaawansowane. W ogóle gdzie jest to Leon? Leon! Jak za długo nie ma, to ja wiem, że on gdzieś tam pewnie śpi pod łóżkiem, ale kurczę, wolę ich widzieć. Mila, gdzie jest Leon? Leon! 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 Nie ma Leon! Gdzie ten Leon poszedł? A ty wiesz, jak na tym jeździć, Mila? Czy ja tylko jestem taka? Ale zobaczcie. Tomek ma taką fiszkę do jeżdżenia. Ja jestem tak tragiczna w tym, że nie pytajcie. W ogóle nie rozumiem, jak można na tym jeździć. To się w ogóle nie... To jest niemożliwe jakieś. Jakbym ja tylko jedną nogą umiem jeździć. O, robię tak i spadam i znowu i spadam. Lekcja nauki, jak nie jeździć na fiszce. To jest moja jazda. Jestem bardzo profesjonalna. Mila, pip, bo tu jest, wiesz, niedoświadczony zawodnik. No i co się więcej dzieje? Cieszę się faktem, że jestem tutaj, gdzie jestem, bo jest bardzo fajnie, cicho, spokojnie. Niestety pogoda się zepsuła, ale nie można mieć wszystkiego. Ja się nie będę martwić. Jestem szczęśliwa. Jest fajnie. Co do spotkania, to pomyślę, jak to w ogóle wyjdzie, bo ja nie wiem, czy dam radę, bo mam teraz trochę... No ja muszę się ubrać z tym zębem. Potem muszę zrobić wszystko z rzeczy, które muszę zrobić na już. I wtedy, dopiero jak mi zostanie na końcu jakiś taki czas typowo wolny, no to wtedy będę myślała nad spotkaniem, ale nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Co miałam wziąć? A, to jest dobre.
Mega. Pyszne. Pyszne. Moja przygoda z soczewicą chyba się rozpoczęła i będzie trwała trochę dłużej. Naprawdę jest przepyszne. I wiem, że mogłam coś takiego sobie sama ugotować w domu, bo to każdy od razu powie, że sama w domu też można taką zupę sobie zrobić, ale wiecie, sytuacja jest dość nagła. Wracam, boli mnie ząb strasznie, nie mogę nic zjeść, nie myślałam, że będzie aż tak źle. Oh, dobra, idę wyłączyć zupę, bo się już zrobiła. Dobra, słuchajcie, próbuję teraz coś zjeść, może mi się uda. Jakoś tak będzie się powoli na tą stronę sobie jakoś tam ładowała jedzenie, żeby przełknąć tylko. A, i będę znowu w Polsce w Kołobrzegu 7 września. Będę na weekend, na piątek, sobotę, niedzielę przylatuję. Bo mam znowu kończyć tego zęba, już tak naprawdę. On jest taki robiony na 3 fazy. Wcześniej pan go zaczął, teraz my go kontynuuje i we wrześniu go skończymy. Więc no to jeszcze nie jest koniec, ale czuję się spokojna, bo ufam temu dentyście i końcu czuję, że to wszystko idzie dobrze. Nawet jak mnie teraz, wiecie, głowa rozsadzała, to wiedziałam, że to jest dobrze. Dobra, koniec gadania, odezwę się do was później, ale stwierdziłam, że jak już są vlogi z Polski, to chcę je wykorzystać naprawdę na takie gadaninę, na taką gadaninę i tak dalej. Mam nadzieję, że w Anglii w końcu będzie taki moment, że będę miała swoje własne mieszkanie i też będę do lata nagrywała z kuchni, mówiąc o rzeczach różnych i to będzie powrót do korzeni, bo ja to uwielbiam, ale niestety w mieszkaniu moim w Londynie to mogę tylko spokojnie do was mówić i to też tak jest różnie, bo jednak dość mocno jestem zajęta, jak już mam te wszystkie rzeczy. No ale się staram, staram się jak mogę i dyryguję do was tą łyżką. Nie wiem, o co mi chodzi. Ale ja gadam. Ale naprawdę brakowało mi tego bardzo. To wygląda jak kary. Aż sama sobie zazdroszczę. A co wy tak stoicie przy tym oknie? Lipa pogoda, co? Na dwór nie wyjdziemy. No ale patrzcie, no to jest jakaś naprawdę magia. Nie padało przez miesiąc, przysięgam, nie padało w ogóle. Były dni, że czasami było chłodniej, ale nie padał deszcz. To było najgorsze, bo to było zabójstwo na trawy. I leje deszcz. Przywiozłam deszcz. Nie trzeba mi dziękować, mamo, nie, musisz mi dziękować, naprawdę. Ale jest i pada. I nawet się cieszę, po raz pierwszy się cieszę na deszcz. Bo te biedne roślinki, takie spragnione w te upały, wszystkie w ogóle wody nie miały. Biedne. Zobaczcie, w ogóle to jest dobroć polska. Dobroć polska właśnie taka. Czereśnie, prawdziwe polskie czereśnie. Piękne, czerwone. Dobra, jestem głodna, muszę coś zjeść, bo zaczynam wydać głupoty. Odezwę się do was później, a teraz pozwólmy. Będę delektowała się tą chwilą, gorącą zupą, na którą muszę poczekać, aż wystydnie, bo nie mogę takich gorących rzeczy jeść. A dlatego jest taka gorąca, ponieważ się zagadałam z wami, czyli z kamerą, która stoi na papierze ręcznikowym. Ręczniku papierowym? Papierze ręcznikowym? Zawsze mi się to myliło. Ale pięknie pada. Ale to się można cieszyć z małych rzeczy, no. I cieszę się z tego deszczu. Pada deszcz. Leon, zostaw to, proszę. Leo, chcesz jeździć na tym? O nie. Ja chciałam, żeby padało, ale nie, że brak sygnału. A tu jest mecz. Ja już mam, wiecie co, chyba jakiś schiz. Ja myślałam, że ona mysz złapała z ogonkiem. Ja już te myszy wszędzie widzę, ale nie powiedzielibyście z daleka, że to jest mysz? Zobaczcie, taka leżąca mysz z ogonkiem. Dobra, ja sobie już idę zjeść. Wiecie co, w takiej sytuacji to jednak najlepiej sprawdza się, co? YouTube. Idę kratka jeden. No i oczywiście, można teraz jeść. Kto z was też nie potrafi jeść, nie oglądając czegoś do jedzenia? Ja nie umiem po prostu tak siedzieć, ja muszę coś oglądać. Nie, ale pierwszy raz widzę, wiecie co, Tatar z Natką? Czy jest Natka? Chyba Natka. Kto to dzisiaj taki piękny przyszedł, ostrzyżony? W sensie wymyty? U mnie strasznie leje. A to my idziemy pieszo? No ale nie wyjdziesz z samochodu. Czemu? Chodź, kochana, chodź. No strasznie, normalnie ulewa. Ale mamy samochód jeszcze, co nie? No, mamy. No właśnie. No cio, kochanie, co ona się ma, jak ona dzisiaj ładnie wygląda. Zauważyłaś?
Ona nie ładnie wygląda, tylko ładnie pachnie, mamo. Ładnie wygląda. Pachnie, Śliczna nasza królewna. Śliczna nasza. Pogadaj tam coś. No co mam gadać? Coś mówię. Mila, co robiłaś? Co robiłaś cały dzień? Ale cię pani dzisiaj ładnie. Ale cię ładnie pani umyła. Kupiłam. Zielone? Nie, takie bardziej żółte. Ja w ogóle zielone. Nie było. Dlaczego? No co ja zrobię? Nikt teraz nie kupuje bananów. Babcia ci coś napisała. Co nie? Patrz, co ty zrobiłaś. No tutaj to spadnie. No nie spadnie. Boże, otworzyłam. Kup taką rączkę. Ja otworzyłam i mówię, ktoś ci otworzył. Zaraz to fiknie. Nie fiknie, patrz jaki jest stabilny. A ty jadę patrz, co tu się wywróciło. No, wywróciło się. A wiesz, że wzięłam 5 tabletek, ale bez tego nie dałabym rady. Ty oszalałaś. Ale to było owoce nabawczasowe, tak że wzięłam 3. Nie działały mi. Wzięłam 2 i to przestało. Na razie mi nie boli. Ale wiesz, jakie to jest na wątrobę? Ale no raz na całe życie może masz takie leczenie, jakie ja dzisiaj miałam. No mam właśnie 2 zęby mi robione z lewej strony, góra, tu. Przecież to jest tylko... Enter your room, you lock the door. I'm lying helpless on the floor. It's how we spend our days. It's tragic in so many ways. I stumbled to the door. Jak widzicie, jak nie piłka nożna, to siatkówka. Uwielbiam oglądać wszystko, co związane jest ze sportem. Głównie te wszystkie takie drużynowe dyscypliny. A już tak jakbym miała wybrać, to chyba najbardziej lubię piłkę ręczną. Bo tam jest ta akcja cały czas. Tak więc dajcie znać, dziewczyny, chłopaki, jakie sporty wy lubicie, czy może jakieś uprawiacie. Ja bym bardzo chciała grać w siatkówkę, ale no nie jestem wysoka, więc niestety. Ale uwielbiam oglądać i zawsze wspieram Polskę, jak jest jakaś taka, jak są jakieś mistrzostwa, czy to świata, czy Europy, no to staram się zawsze być i oglądać. No i w niedzielę oczywiście Polska. Polska gra w piłkę nożną na mistrzostwach z Kolumbią, tak więc będziemy kibicować, a wczoraj mega zaskoczenie po meczu z Chorwacji z Argentyną. To był szok. No dobra, tyle moich sportowych faktów. Oglądam dalej. I sobie odpoczywam. Tadam. Jak to cóż to za mecz? Polska, Argentyna. Muszą się chłopaki wziąć. A, jest. Wyrównane. Dobrze. Ale się nie dają. Takie końcówki są najgorsze, bo ja już nie wytrzymuję tutaj. Dobrze. I bomba. I jest. I koniec. Wygrali. Przyłudnik. Jej. Dzień dobry! Witam Was w pierwszym carvlogu. Takim chwilowym, bo za chwilę moje chłopaki przyjdą, czyli mój tata i mój brat. Czekam na nich w samochodzie, stwierdziłam, zobaczymy co wyjdzie z tego nagrania, bo... No słońce daje jak szalone, nie wiem czy w ogóle widać mi twarz, zasłoniłam tutaj taki o. Ale nie wiem czy w ogóle będziecie mnie widzieli. Turystów jak mrówków, powiem wam. Już się wszyscy zjeżdżają do Kołobrzegu. Dajcie znać, kto wspomina Kołobrzeg ze swoich dziecięcych, młodzieńczych lat, kiedy przyjeżdżałeś tutaj na gofry, na plażę do Kołobrzegu. Może jak siedzę w samochodzie, to opowiem wam coś o moim prawie jazdy. Prawie jazdy. Pani się idzie chodnikiem i się nagle odwróciła i się patrzy, co ja robię. Widzicie, przełamuje swoją strefę komfortu. No co, ja tylko gadam do torebki, bo stoicie na torebce. No dobra, w każdym razie ja zdałam prawo jazdy w 2013 roku chyba, czy 2014. To był w tłusty czwartek, pamiętam to, bo jak zdałam, to od razu się nażarłam pączków. To był fajny pretekst, bo rzeczywiście no to jest prawdziwy. To jest prawdziwy pretekst wtedy.
Zdałam za drugim razem, za pierwszym razem oblałam na praktyce i do dzisiaj uważam, że to było niesłusznie, bo kłóciłam się trochę z tą panią i stwierdziłam, że dlatego nie zdałam, bo to była kobieta i mnie nie lubiła. A kobiety czasami takie bywają dla siebie niemiłe. Oczywiście wiem, że to była moja wina, no tylko wiecie, było mi ciężko przyjąć to, bo już wracałyśmy na parking po tym teście i już na ostatniej prostej po prostu była linia zatrzymania, a za linią był znak. I ja myślałam, że muszę dojechać do znaku, żeby się zatrzymać. A trzeba było się zatrzymać na linii. No ja się zaczęłam z tym kłócić, że nie, że to na znaku i to był błąd, że zaczęłam się z tym kłócić, ale byłam bardzo smutna. No i potem przyjechałam do Kołobrzegu, bo ja zdawałam w Koszalinie. Przyjechałam do Kołobrzegu, spotkałam mojego instruktora z Kołobrzegu, no i mówię, panie Mietku, oblałam. A on taki pokładał we mnie wielkie nadzieje, bo mówił, że bardzo dobrze jeżdżę, naprawdę mówił, że super jeżdżę. No i mówi, że oblałam. On mówi, żartujesz? Mówi, no nie. No i taki był zły trochę. Dokupiłam sobie godzin tam na jakiś tydzień. No i znowu się zapisałam na egzamin. No i zdałam z drugim razem. Wszystko super. Tylko facet myślał, że mu rozwalę samochód, a to nie moja wina, bo akurat była taka jedna droga w robocie i były takie dziury przez te roboty, że no nie dało się ominąć ich. Po prostu wjeżdżałam i tak jechaliśmy, wiecie. No ale facet tylko tak patrzył na mnie, że zaraz rozwalę mu samochód, ale to nie była moja wina akurat. Nie było łamanie przepisów, tylko po prostu nierówności na drodze, które są nie były spowodowane moją winą. No i w ogóle to raz była taka śmieszna sytuacja, pamiętam, jak jechaliśmy do Koszalina z moim instruktorem, bo my jeździliśmy po Koszalinie. Rano spotykaliśmy się tutaj w samochodzie, jechaliśmy do Koszalina i zawsze jechaliśmy w dwójkę. Jedna osoba jechała do Koszalina, tam jeździła z godzinę czy tam dwie. Potem druga osoba, która była z tyłu, przysiadała się w Koszalinie po tych dwóch godzinach, jeździła swoje dwie godziny i wracała do Kołobrzegu. No i raz była taka sytuacja, że miałam jazdy chyba jakoś tak bardzo wcześnie rano, ale to była zima. I jak jechaliśmy, to było czarno na drodze i padał deszcz, było tak taka szaruga była za oknem. No i ja jechałam do Koszalina i mój instruktor, słuchajcie, zasnął. Siedział tu i zasnął. I ten chłopak z tyłu, co jechał, też zasnął. I ja tak jadę, mówię, no świetnie. No to chyba dobrze jeżdżę, skoro mój instruktor zasnął, no to chyba ufa mi. Ale powiem, że nie było się takie śmieszne, przez chwilę się zaczęłam śmiać, mówię, no super, ekstra, i w ogóle muzyczka leci, wszystko fajnie, czarno, po prostu jak w nocy. Mój instruktor chrapie, chłopak z tyłu chrapie, ja patrzę wszystko dookoła, co się dzieje, wszyscy śpią. No i tak, było to wesołe. No i tyle, jeżeli chodzi o moją historię z prawem jazdy. A od tamtej pory w ogóle nie jeżdżę. Bo moja mama powiedziała, że mnie nie da samochodu, ponieważ boi się, że jej rozwala samochód. Mój tata mówił, mama ci da, mama mówiła, tata ci da, no i nikt mi nie dał. No i co, no, pewnie jak będę w przyszłości miała swój samochód, bo chcę jeździć bardzo, no to będę musiała sobie wziąć jakiś taki kurs przypominający, doszkalający czy coś, bo pamiętam, tego się tak łatwo nie zapomina, ale jednak trzeba sobie przypomnieć. Tak wiecie, nawet wykupić ten tydzień, bo... Powiem, że dobrze jeździłam, dobrze się czułam i naprawdę fajnie mi to szło, więc szkoda byłoby to stracić, no ale jak się nie jeździło już od 4 lat, 5, no to trochę słabo. To musiało być jakieś chyba 4 lata temu. Ja miałam wtedy 19 lat, mam już 23. Dobra, idą moje chłopaki, więc kończę. Odpowiedzi skończone. Ja odezwę się do was później. Dzieciaczki, misiaczki. Tomek ma dzisiaj koniec roku szkolnego! Yeah! Wolność! Zobaczymy jak tam... Chodź Mila, chodź! Zobaczymy jak tam Brazylia sobie radzi. O, zobaczcie, co ten pies robi jak podchodzę. Ale ja nie wiem o co ci chodzi. Czemu ty się kładziesz na plecach? Bo ci zawsze mało, co? Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu. Jest 11:18 i czekam moją mamę, która nie przychodzi. Siedzę już w samochodzie, zawsze jestem pierwsza. Dzisiaj się nic nie zmieniło, dalej jestem pierwsza. A jadę z moją mamą do jej pracy, bo tam widzę się z moją babcią. Idziemy sobie na takie spotkanie we dwie, kobiece, gdzieś tam na kawkę, herbatkę. W końcu pogadać po tym okresie czasu, kiedy mnie tutaj nie było. Więc mega się cieszę. No, ale...
swoje muszę odczekać, bo oczywiście moja mama dalej jest w proszku. Nawet radio nie działa. Nie ma co pośpiewać. No działaj. Mamo! Czy wasze mamy też tak długo się zbierają do wyjścia, że wy czekacie na nie w samochodzie? Idzie. W ogóle ten garaż to jest składowisko wszystkiego. Tu by się znalazł nawet ten złoty pociąg. No to wejście zrobi. Możesz jeszcze raz zrobić wejście. Nie, dziękuję. Możesz wyjść na zewnątrz, tylko słuchasz. Opóźnione jedziemy do Halinki. Ciekawe dlaczego? No bo Monia się tak zbierała. Ja! Kto? No. Pindrowała się. Szukała szczotki. Tak. Chyba nie mam. Zamknęłaś garaż? Zamknęłaś. No. Dobra. Odruchowo. A nie ma słońca. Ale mnie trochę razi to światło.